Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś zapraszam do obejrzenia relacji z wystawy okręgowej, która odbywa się w Turze Śląskiej w dniach 8-9 grudnia. Na wystawie okręgowej będą wręczane puchary, oto tu widoczne na tym filmiku. Także zapraszam do relacji z wystawy, obejrzenia sobie gołąbków. Miłego oglądania. Mały akcent na wystawie naszej hodowli, piąte miejsce w kategorii F. Niewiele zabrakło, ale tym razem zabrakło. W zeszłym roku był reprezentant tej samej rodziny, wnuczek szalonej w tym roku. Także jeszcze jest gołąbek w standardzie, drugi miejsce w kategorii standard. Tutaj oto ten gołąbek. Dzisiaj tutaj na wystawie okręgowej, tutaj jesteśmy z prezesem okręgu Śląsk Południe i z przedstawicielką firmy TJW, pani Natalia, która przyjechała osobiście wręczyć puchary w jednym ze współzawodnic, która firma TJW nam zasponsorowała na sezon 2023. I tutaj chciałbym jeszcze oddać głos i kilka słów pani Natalii i panu prezesowi okręgu. Może najpierw pani Natalii. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim hodowcom gratuluję, oby w następnym roku również, żebyśmy się tutaj spotkali i żebyśmy mogli wspólnie sobie podziałać na tej wystawie. W związku ze zbliżającymi się świętami też życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w styczniu zapraszamy do Katowic na wystawę ogólnopolską. Także tu jeszcze panu prezesowi okręgu Śląsk Południe oddaję głos. Dziękujemy za zasponsorowanie nam tych nagród, pucharów. No, chcielibyśmy, żeby ta kontynuacja była naszej działalności. No, również przyłączam się do tych życzeń, które pani Natalia złożyła dla nas. My to odwzajemniamy, te życzenia. No i myślę, że na pewno się spotkamy w tych Katowicach, a życzyłbym sobie, żeby za rok jeszcze na naszej wystawie kolejnej mogliby się tu w naszym okręgu spotkać. Oczywiście, że tak. No, bardzo serdecznie dziękujemy. Także dziękujemy za współpracę i do usłyszenia. Dobry lot. Dziękujemy. Tutaj mamy reprezentację okręgu. Gołąbki, które pojadą na wystawę ogólnopolską, ale w całą reprezentację przedstawię w osobnym filmiku. Tam będzie filmik z reprezentacji i tam sobie proszę zobaczyć całą reprezentację. A tutaj z rodziną przeglądamy gołąbki. A pstry! A widzisz. Ładny? Tak. Co? Jest tu gdzieś nas? Tutaj! Biały! Tak. Ej, pan Linka, biały! Co to było? Tutaj zaraz powinna być niebieska samiczka, jest z naszej hodowli. Dwie samiczki reprezentują oddział Jastrzębie w kategorii olimpijskiej standard. Tu jest druga, która reprezentuje też oddział i naszą hodowlę na wystawie. Tu jeszcze jest drugi młody, który też w kategorii F reprezentował. Pierwszy i trzeci młodek z oddziału był właśnie z naszej hodowli, także też reprezentował oddział na wystawie okręgowej. Tam jest nasz. Puchary czekają na wręczenie, także za chwilę nastąpi ceremonia wręczenia nagród okręgowych. Tutaj też widzimy statuetki zafundowane przez firmę TJW, która sponsoruje nam jedno z mistrzostw, mistrzostwo szybkościowe. 7 typu jego MPS 50 z list okręgowych, z lotów okręgowych. Także czekamy, sztandar okręgu wchodzi nam tutaj i rozpoczynamy ceremonię wręczenia
nagród okręgowych za sezon 2023. Witam bardzo serdecznie przybyłych na naszą wystawę. Mistrzostwo okręgu w kategorii A, gołębi młodych. Teraz nastąpi wręczenie nagród za mistrzostwo szybkościowe, za siódemki ufundowane przez firmę TJW, przez panią Natalię jako przedstawiciela firmy. Zostanie nagrodzonych 10 najlepszych hodowców w tej kategorii okręgowej. Thank you.
Mamy wszystkich nagradzanych na podium, mistrzów i przodowników. Obok jest też pani Natalia, przedstawicielka firmy TJW. Mamy nadzieję, że współpraca z firmą TJW będzie dalej się tak super rozwijała i spotkamy się za rok. Tutaj na zdjęciach prezentuję wszystkich nagradzanych w okręgu za poszczególne kategorie, zaczynając od kategorii A poprzez kategorię. By spojrzeć ze szczytu i świat będzie stóp, wystarczy tylko chcieć. Wygrany jest każdy, kto walczy fair play, apetyt wzmaga czas. Zwycięstwo rzecz ludzka, więc czemu będziesz nie miało spotkać nas? Zwycięstwo jest przecież na ludzi. Dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ta krótka relacja z wystawy okręgowej wręczenia nagród wam się podobała, z oficjalnego obiadu dla nagradzanych. Myślę, że super impreza i do zobaczenia na wystawie ogólnopolskiej. Dobry lot!